Cieszę się ogromnie, że rusza dziś pierwszy Młodzieżowo-Dziecięcy Uniwersytet. Myślę, że takich wyjątkowych zdarzeń w Zabrzu trochę już mamy. Liczę na to wydarzenie równie mocno i wierzę, że będzie tak samo pięknie się rozwijało, jak na przykład szkoła plastyczna, która jako pierwsza samorządowa zaistniała w Zabrzu, czy jak pani profesor wspomniała, debaty oksfordzkie. W Zabrzu pozyskujemy środki unijne na różne inwestycje, drogowe, kubaturowe, ale inwestycja w młodego człowieka to jest ta najcenniejsza inwestycja. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej ta młodzież za darmo będzie mogła dotknąć wspaniałej przygody, a zakończy, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, tygodniowym obozem. Myślę, że tam będzie najciekawiej, bo wtedy będą nie tylko wspominali, ale myślę, że wtedy będą się popisywali tym, co zdążyli już poznać. Tak więc wierzę, że wielka, wspaniała przygoda dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, ale też dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz. Wyższa Szkoła Techniczna wspólnie z miastem wyszła naprzeciw młodzieży i rzeczywiście tym razem z Wyższą Szkołą Techniczną podjęliśmy, myślę, że bardzo interesujące wyzwanie. No właśnie, myślicie, że to dobry pomysł, że takie właśnie miejsce, taki uniwersytet młodzieżowy powstał w Zabrzu? Tak, bardzo dobrze, bo mało jest takich projektów, a uczniom, młodzieży, dzieciom zarówno przydatne są właśnie takie warsztaty czy różne zajęcia. Być może nie każdy z Was musi być wspaniałym fizykiem. Może nie każdy z Was będzie tworzył takie dzieła jak Mickiewicz, ale każdy z Was ma bardzo ważne zadanie. Musi odkryć swój talent. Zatem młodzi odkrywcy do dzieła.